Kochanie, uważaj na przejeździe. Córeczko, nie baw się na torach. Tatusiu, zatrzymaj się przed przejazdem. Every day in Poland, there are dangerous situations at railroad crossings. The poor, rich, young, old, women and men are dying. It can happen out of carelessness, bravado, haste. However, the real reason is always the same. Due to non-compliance with traffic regulations. Co roku na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce oraz na przejściach w poziomie szyn dochodzi do niemalże 200 wypadków, w których ginie kilkadziesiąt osób, a drugie tyle osób zostaje ciężko rannych. To jednak połowa problemu. Znacznie większym problemem jest ilość wypadków z osobami, które poniosły śmierć przechodząc przez tory w niedozwolonych miejscach. Tylko w roku 2019 w wyniku własnej nieodpowiedzialności zginęło 97 osób. To ogromny dramat i trauma dla rodzin najbliższych oraz maszynistów, którzy nie mogą ominąć przeszkody. Porozmawiajmy o ogromnej sile, wielkim ciężarze i o tym, co twój samochód ma wspólnego z aluminiową puszką. Pociąg to ekologiczny środek transportu, ale i potężna masa, którą inni uczestnicy ruchu muszą mieć na uwadze. Na filmie z przejazdu widzimy nieostrożnego kierowcę pojazdu ciężarowego, który wyłamał rogatkę i spowodował zderzenie z pociągiem. Pomimo niewielkiej prędkości, siła uderzenia była tak duża, że ważąca 15 ton koparka została zrzucona na ziemię, jakby była plastikową zabawką. Tego typu sytuacje zdarzają się codziennie na polskich torach. Jak tego uniknąć? Wystarczy tylko przestrzegać przepisów o ruchu drogowym, posłuchać głosu rozsądku. W działalności Polskich Linii Kolejowych, Narodowego Zarządcy Infrastruktury, bezpieczeństwo jest priorytetem. Dlatego szkolimy pracowników, budujemy bezkolizyjne skrzyżowania oraz inwestujemy w nowoczesne urządzenia i nowoczesne systemy na torach. Od 15 lat bardzo ważnym działaniem jest kampania Bezpieczny Przejazd. Szlaban na ryzyko. To edukacja, informacja i szkolenia dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych. It's important to remember that as much as 99% of accidents in railway areas are the fault of drivers and pedestrians. Is it possible to protect people from their own ignorance, bravado and irresponsibility? We definitely should try. The social campaign Safe Railroad Level Crossing was created precisely so that participants could listen to the voice of reason. Mężczyźni bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ogromne ryzyko ponoszą, nie stosując się do przepisów ruchu drogowego. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby mówić do nich głosem, który będzie słyszalny, czyli głosem rozsądku. Od 2019 roku takim głosem są ambasadorki bezpieczeństwa w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd. To są mamy, to są często babcie, to są żony, to są córki. A dzięki nim mamy szansę na to, żeby sytuacja na naszych drogach znacznie się polepszyła. Kto dba o bezpieczeństwo w moim domu? No oczywiście, że ja. Tak, ja. Mama. No tak, raczej mama. U nas w domu głównie córka. U mnie to chyba babcia dba o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest zawsze bardzo ważne. Od 2 lat jestem mamą i chyba największe decyzje jednak przyjmuję ja, te najważniejsze. Chyba moja mama. U mnie też. W mojej rodzinie o bezpieczeństwo moje czy mojego rodzeństwa dba głównie mama. U mnie w domu to chyba ja dbam o bezpieczeństwo tak najbardziej. Kluczowa jest zmiana mentalności kierowców i przyszłych kierowców. Dlatego jeździmy po całym kraju i edukujemy instruktorów nauki jazdy. W ten sposób dotarliśmy do wielu tysięcy obecnych i przyszłych kierowców. Nasz głos rozsądku kierujemy również do naszych dzieci, bowiem od nich zależy nasze przyszłe bezpieczeństwo. Jesteśmy z przekazem kampanii wszędzie tam, gdzie głos rozsądku jest potrzebny. Nasze prelekcje w szkołach pomagają nam dotrzeć do grupy, która nie ma jeszcze ukształtowanych złych nawyków i którą łatwiej nauczyć nam odpowiedzialności i poszanowania dla przepisów.
Prelekcje prowadzone przez kolejarzy zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Staramy się łączyć przyjemne z pożytecznym. Myślimy jednak nie tylko o przyszłości, ale i o tym, co jest teraz. Dlatego w ramach akcji, takich jak Bezpieczny Piątek, przeprowadzamy wraz z przedstawicielami służb na terenach kolejowych wzmożone kontrole, podczas których informujemy kierujących o zasadach bezpieczeństwa. W ciągu jednego dnia taka akcja ma miejsce nawet w kilkudziesięciu miastach Polski. Safe Railroad Level Crossing Campaign. 15 years of work. 275,000 children educated in schools and kindergartens. Nearly 5,000 preventive and educational campaigns at crossings and the so-called wild crossings. 132 car train collision simulations. 861 events. 30 million views of the main campaign video. Thousands of people involved. Hundreds of information campaigns. The most important dates in the years of campaigns. 2005, launch of the campaign Safe Railroad Level Crossing. 2007, the campaign gains the slogan Stop and Live. 2009, campaign activities begin to run throughout the year. 2009, the campaign is incorporated into a global crossroad safety project. 2011, organization of the International Safety Day at Railroad Crossings in Poland. 2011, form for reporting defects on the campaign website. 2012, extension of the campaign theme with the prevention of wild passages. 2015, new campaign slogan, Ban on Risk. 2016, Safety Culture in Rail Transport Award. 2017, the campaign receives an additional source of funding from the European Union. 2018, Project Implementation PLK Yellow Sticker. 2019, a new version of the campaign with an ambassador. 2019, one of the most influential projects of the 30th years. 2019, Bronze Award for the first incident that saved a human life. 2019, awards in the Safety Culture and Rail Transport Competition. 2020, for 15 years, we have been focusing on the safety of users at railroad crossings. Ty też możesz zostać ambasadorką bezpieczeństwa. Tak jak ja.